Szanowni Państwo, w tej chwili do gorąco wyboru scenę główną przypominam na czele Państwa Wojskowa Szczecinia. Reprezentacja ze swojej pieśni Tanca Szczecinia. A w dalszej kolejności oczywiście wieniec zarzynkowy, chleb zarzynkowy i starostowy zarzynek. Pełniarstwo mamy za dzisiaj mieszkańcy gminy Wojskowy. Jesteśmy Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsc do sceny publicznej. Radmiszowiczem nosili parasol na biskupom. Państwo, Święto Plonów to wyjątkowa okazja do podziękowania przede wszystkim rolnikom za ich trud i pracę. Mamy przed nasą naprawdę znakomici goście. Są przede wszystkim rolnicy, których pracę dziś właśnie będziemy doceniać. Prosimy o zabranie głosu wiceministra Ministerstwa Spraw Administracji, Spraw Wewnętrznych i Administracji koszańskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Szewernakera. Panie ministrze, zapraszamy was. Szczęść Boże rolnikom, szczęść Boże gospodarzom polskiej ziemi. Przypadł mi zaszczyt przywitania w imieniu organizatorów wszystkich dostojnych gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Jadąc z Rąbina do Tychowa, a później do Wiesiekierza, powstał pomysł zorganizowania tegorocznych dożynek premierowskich właśnie na Pomorzu Środkowym. Premier powiedział wówczas, aby dopilnować tego tematu. Panie premierze, temat został dopilnowany. Jesteśmy dziś na ziemi koszalińskiej. I właśnie stąd, z ziemi tak doświadczonej przemianami ustrojowymi lat 90. płynie dziś na całą Polskę wielka wdzięczność dla
pracy polskiego rolnika. Z tego regionu w 2015 roku wypłynął postulat zatrzymania niekontrolowanej wyprzedaży polskiej ziemi. Była to jedna z pierwszych ustaw przyjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości po dojściu do władzy. Dzięki temu ziemia, która dotąd bardzo często trafiała do tak zwanych słupów, dziś jest dzierżawiona przez polskich rolników. Z tego miejsca trzeba podziękować wszystkim rolnikom, dzięki determinacji których ten postulat wybrzmiał i został zrealizowany. Szanowni Państwo, odbywające się w całej Polsce uroczystości dożynkowe są przede wszystkim zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników i podziękowaniem Bogu za błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. Święto plonów to także część naszej kultury i tożsamości. Kultywowanie tego święta to hołd dla wiary i tradycji, których na polskiej wsi nigdy nie udało się zniszczyć. Pomimo skomplikowanej historii Rzeczpospolitej, bez względu, czy to były zabory, okupacja czy komunizm, polski rolnik i polska rodzina nie pozwoliły sobie odebrać wiary i tradycji. Dlatego dziękuję wszystkim Państwu, którzy dzisiaj tutaj jesteście. Obecność nas wszystkich pokazuje, że to, że żyjemy w wolnej, niepodległej i suwerennej ojczyźnie, nie zwalnia nas z obowiązku pielęgnowania polskich tradycji, kultywowania ciężkiej pracy rolnika i dbania o tradycyjne polskie wartości, które także dziś, na co dzień, z różnych stron, przede wszystkim przez tych, co uważają siebie za nowoczesnych i postępowych, są często atakowane i podważane. Dziś w Bobolicach bije serce Polski. To tutaj skierowane są oczy całego kraju. Dla gminy Bobolice, dla powiatu koszalińskiego i całego regionu to wielkie wydarzenie. Tak samo jak dla najnowszej historii Koszalina ważna była organizacja centralnych dożynek, tak samo dziś dla ziemi koszalińskiej to równie ważne wydarzenie. Wierzę, że ta dzisiejsza uroczystość dla wielu z nas będzie wydarzeniem radosnym i wspólnym. Jesteśmy tu dzisiaj, bo to nasze święto, aby podsumować to, co osiągnięto. My na tę okazję cały rok czekały, byśmy sobie dzisiaj razem pośpiewały.
obce strony. Na Podgorza Panny Młodą, Santą Maryję Królową. Na Podgorza Panny Młodą, Santą Maryję Królową. Tam u ocy rozwiązała, Gruzaniec mu do rąk dała. A na głowie złoty wieniec wybrała go jedną z owiec. A na głowie złoty wieniec wybrała go jedną z owiec. Jośli łowcy nie mogę naj, bo się muszę pana pytaj. I przechodzi do pół placu, a ktoś wychodzi z pałacu. I przechodzi do pół placu, a ktoś wychodzi z pałacu. Cóż tu robi w złotym czasie, a ktoś tam ci łowce pasie. Pasie mi je miała pani, jak królową. Tam i łowcy rozwiązała, Gruzaniec mi do rąk dała. A na głowie złoty wieniec pytała mnie jedną z łowiec. A na głowie złoty wieniec pytała mnie jedną z łowiec. Idź pastus chudej jej wszystkie, i te bluzy, i waluszkie. A ta panna w oczy pasła, tam wyrosły złote pasma. Tam nie szoli, nie morali, a zawsze tam zniwowali.
ambasadorzynek, pan Franciszek Łobocki, odznaczony honorową odznaką zasłużony dla rolnictwa. Aktywny rolnik, prowadzi gospodarstwo w oparciu o chów bydła. Wieloletni radny Rady Miejskiej w Obolicach, w tym przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miasta w Obolicy. Od 2018 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Obolicach. Zapraszamy na scenę naszych starostów i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wszystkich serdecznie witamy. Na scenie mamy pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz starostów Dożynek w Obolicy 2021, panią Halinę Stoltman oraz pana Franciszka Łobockiego. Proszę państwa, to jest ten moment, w którym za chwilę na ręce premiera Mateusza Morawieckiego, przepraszam bardzo panie premierze, przekazany zostanie najważniejszy symbol. Szanowny panie premierze, proszę przyjąć ten chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Proszę kroić tak, nie, proszę kroić nie dużo, nie mało, ale tak, aby wszystkim starczało. W tej chwili chleb przekazuje starosta Dożyny, pan Franciszek Łobocki. Premier Mateusz Morawiecki trzyma ten wspaniały bochen chleba, proszę państwa, z tegorocznej mąki. Dziękuję Bóg zapłać za ten chleb, za symbol pracy rolnika uświęcony naszą tradycją. Obiecuję dzielić go sprawiedliwie i mądrze, tak żeby dla wszystkich wystarczyło, a dla nikogo nie zabrakło. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, miejmy nadzieję, że rolnicy w tym roku się postarali rzeczywiście tego wspaniałego chleba na naszych stołach, na naszych polskich stołach nie zabraknie. Starostom dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, którą troska o polską wieś i rolnictwo wyraża się nie tylko w słowach, ale także w czynach. Fundamentem naszej polityki jest przeświadczenie, że nie będzie silnej, dostatniej Rzeczpospolitej bez silnej, zasobnej polskiej wsi. Systematycznie od lat zabiegamy o interesy polskiego rolnictwa oraz o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom wsi godnych warunków bytowania. Mieszkanie na wsi nie może oznaczać niższego poziomu i jakości życia. Nie może oznaczać gorszych warunków życiowego starcia. Szanowni państwo, zdajemy sobie sprawę, że nasza polityka nie jest wolna od błędów i niedociągnięć, które staramy się na bieżąco korygować. Wiemy, że wiele jeszcze mamy do zrobienia, ale też chciałbym z całą mocą podkreślić, że żadne inne ugrupowanie nie uczyniło tyle dla sprawy polskiej wsi, co Prawo i Sprawiedliwość. Żadne inne ugrupowanie nie ma też takiego programu rolnego i takich pomysłów na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, jakie zawarliśmy w Polskim Ładzie. Przypomnę swoje słowa, iż dla mnie osobiście wielkim zaszczytem, iż Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś. Jeszcze raz, dziękując wszystkim polskim rolnikom, hodowcom, sadownikom i ogrodnikom za codzienny trud i poświęcenie, chciałbym życzyć państwu, by nasza ojczyzna była mocna i zasobna siłą i zamożnością polskiej wsi. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze szczęść Boże. Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dziękuję bardzo. Właśnie jestem w szoku. Bo dopiero się pokazuje. Ale co to jak będziemy jechali? Nie wiem,
Idziemy, idziemy,
ciało do lani. Proszę muszę rozświętować, bo chcę świętować także Krótko, chłopaków miała, nie mogło być i tam przejść można. Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma, dlaczego jesteś taka? Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma, dlaczego jesteś taka? Dziewczyno, 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 dziewczyno ma, dlaczego jesteś taka? Fajna impreza? Nam się to wszystko nam się podoba, widać, że to jest wszystko piękne, czyli to jest bardzo uważanie i pozytywne znaczy szczegółu. Piękne ze znaku ludowego, które bardzo lubię oglądać, bo takie są także mi się to też bardzo podoba. Chętnie bym tam do nich dołączył i z tym tańczył. I piękne dziewczyny mam też, słuchajcie, panowie, także oglądaliście. Wezmą Szczecinianie chyba, tak? Dobrze mówię? No to tam, słuchajcie, piękny, kochany, bo tam będzie. Dobrze, kochani, żeby dalej nie padało, uwierzcie mi, że jest taka sytuacja, że jak zaczynamy grać, mamy ten wyspad najgórze i to przychodzi wtedy, słuchajcie. Ale po... Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma, dlaczego jesteś taka? Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno ma, odrzucasz mi słowa. Panowie będą robić jedzenie, a pani będą robić przyjaciół. To jest ten moment, tak? A na jakim przedstawia? Dobrze, tak. Druga kolejna piosenka. Mam nadzieję, że uda to nie będzie. Serca to wysoka. Lie, 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 lie.